jedzenia Bartka z Marzlika udało się Wam wybrać. Zadowoleni na pewno jesteście. Tu się nic nie udaje, to jest praca, którą włożył cały zespół, bo chcę tylko przypomnieć, że z punktu Huberta Czerniawskiego byśmy tego meczu nie wygrali. I tu są ważne punkty juniorów. Ci juniorzy, którzy byli skarżywani, że jest tak, ja mówię, że są dziura. Dziury nie ma, bo dziura to byłoby dno. Są młodzi chłopcy, którzy stawiają pierwsze szlify. Tak mi się bardzo na przykład podobał też i Igor Kopeć. Jest to przyszłość, nie? Ale to jest temat inny na inne rozmowy. Pojechał zespół. Zespół szukaliśmy cały czas, zwłaszcza para pierwsza, Iversen, Kasprzak. Trudno powiedzieć, zawodziła na tle bardzo dobrych zawodników z Torunia, zwłaszcza na własnym torze, tu, którzy się prezentują niezwykli przegrywać. Tak było w poprzednich latach, ale znaleźli to, co trzeba. Iversen może był słabiej startowo, ale na dystansie był bardziej waleczny. Na końcu Krzychu też potrafił wygrać i był taki mały dylemat, kogo postawić, w jakim biegu nominowanym, ale no, tego nie mogliśmy wypuścić przy słabszej dyspozycji gospodarzy. Wygraliśmy indywidualnościami, ale też i zespołem i jazdą też na dystansie. Co do tej zerówki, no to przecież mamy Wielkanoc, więc było trzeba jakieś jajeczko postawić na torze, więc i do wyniku. Nie, no żartując. Tak, no jeden bieg się pomyliliśmy, nie poszliśmy w tą stronę, którą powinniśmy. Przegapiliśmy, ale to jest, tak jak Greg wspomniał, początek sezonu i tutaj każdy z nas cały czas czegoś szuka odpowiedniego i cały czas gdzieś te motocykle również inaczej się zachowują, bo pogoda jest inna, więc no popełniłem błąd jeden. A czy to jest mój sezon? Ciężko powiedzieć. No ja cały czas pracuję, żeby był mój sezon. Najważniejsze, żeby zdrowie dopisywało, a myślę, że reszta się poukłada.